Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek, 16 listopada, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem, który szedł i głośno wołał i zaczepiał Jezusa i starał się wszelkimi sposobami, ile tylko miał siły w swoim gardle, krzyczeć. Do tego stopnia, że ludziom, którzy byli gdzieś tam w okolicy, strasznie to przeszkadzało i mówili: ucisz się, zamknij się wreszcie. Jednak Jezus usłyszał ten głos. Jeśli pozwolicie, mam nadzieję, że nie odbierzecie tego jako profanacji. Jeden z moich współbraci, który pracuje w Czechach, opowiadał mi, że czasem niektóre sformułowania czeskie bardzo dziwnie brzmią w naszych polskich uszach, ale jednocześnie czasem sprawiają, że możemy lepiej zrozumieć tekst biblijny. Opowiadał, że kiedy odmawiali psalmy, to usłyszał takie słowa, właściwie przeczytał takie słowa: słysz, Panie, mą upierdliwą prośbę, czyli usłysz, Panie, moją usilną prośbę. I myślę, że właśnie ten głos tego niewidomego właśnie był taki usilny, kiedy głośno wołał i przeszkadzało to wszystkim innym. Jezus usłyszał ten głos, przyszedł i właściwie to poprosił, żeby przyprowadzili go do Jezusa. Byli ludzie, którzy rzeczywiście posługiwali, którzy przyprowadzili. Czasem też w naszej posłudze też tak musi być, że musimy przyprowadzić kogoś do Jezusa. Kiedy on już stanął przed Jezusem, to Jezus spytał go: co chcesz, żebym ci uczynił? I powiedział: Panie, abym przejrzał. I wtedy Jezus powiedział: twoja wiara cię uzdrowiła, przejrzyj. Kochani, są różne wady wzroku. Sam mogę coś o tym powiedzieć, bo sam noszę okulary. Otóż są ci, którzy lepiej widzą dalej, a niektórzy ci, którzy widzą bliżej. W naszym życiu duchowym też tak czasem jest, że niektórzy patrzą w przyszłość, patrzą gdzieś tam daleko albo widzą innych daleko, ale nie widzą tych, którzy są najbliżej. A czasem jest tak również, że niektórzy widzą tylko to, co przede mną, a już całego innego świata nie widzą. Myślę, że to można porównać z takim chorym wzrokiem ludzi naszego wieku, którzy czasem przesadzają, jeśli chodzi o używanie telefonów i tabletów. Czasem może zdarzyć się, że telefon ułatwia kontakty z ludźmi, którzy są daleko, ale utrudnia kontakty z ludźmi, którzy są tuż obok. Ponieważ kiedy czasem, być może sami jesteście świadkami takich wydarzeń, że wszyscy siedzą przy stole i każdy przy swoim telefonie, niby są w jednym miejscu, ale kontakt między nimi jest ograniczony. Myślami i wzrokiem są gdzieś tam bardzo daleko. Jezus chce uzdrowić ten nasz wzrok, abyśmy potrafili widzieć to, co jest tu i teraz, ale jednocześnie byśmy zobaczyli w takiej całej perspektywie to wszystko, co Pan Bóg chce nam pokazać. Są tacy ludzie, którzy mają tak chory wzrok, tak są niewidomi, że nie widzą łez drugiego człowieka, nie widzą bólu drugiego człowieka, nie widzą w ogóle drugiego człowieka. Są tacy ludzie, którzy mają tak chory wzrok, że nie widzą miłości Bożej, że Pan Bóg daje im na tacy wiele dowodów swojej miłości, a oni tego po prostu nie widzą. To jest chory wzrok. Są też tacy, którzy nie widzą potrzeby innych, widzą tylko własne potrzeby i potrafią bardzo się starać i bardzo zabiegać o to, żeby gdzieś tam walczyć o swoje prawa, o swoje przywileje. Ale kiedy widzą kogoś innego, kto potrzebuje twojej pomocy, to tak jakby odwracali głowę i tak jakby po prostu nic nie widzieli. Kochani, życzę wam z całego serca, abyście potrafili zobaczyć, jak Bóg was kocha, abyście potrafili również kochać taką miłością drugiego człowieka i otworzyć swoje serce, otworzyć swoje oczy na potrzeby innych. I niech w tym wszystkim nam Pan Bóg, kochani, błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Thank you.